Debata jedynki. Dostępność w przeciwieństwie do wykluczenia to wypełnienie idei solidarności w przestrzeni publicznej, mówił premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji dotyczącej programu Dostępność Plus. W latach 2018-2025 23 miliardy złotych będą przeznaczone na wsparcie seniorów, osób słabszych i niepełnosprawnych. Propozycje mają być skierowane do grupy około 5 milionów Polaków. W realizację programu mają być zaangażowane środki unijne, fundusz norweski, budżet państwa i środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatem tematem dzisiejszej debaty jedynki, jak się Państwo słusznie domyślili, jest program Dostępność Plus, a gośćmi w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia są pani Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Pan Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. Kłaniam się, panie Piotrze, dzień dobry. I wiceminister inwestycji i rozwoju, pan Paweł Chorąży. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. I od pana zacznę. Czy ten program Dostępność Plus to jest takie ujęcie różnych rozproszonych działów w jeden program? Tak, zależało nam na tym, żeby ten program był takim programem, który spina rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się oderwane od siebie, bo z jednej strony mówimy o bardzo różnych potrzebach, mówimy o bardzo różnych obszarach, bo on obejmuje kwestie infrastruktury, kwestie mobilności, ale też na przykład kwestie dostępności cyfrowej, kwestie związane z edukacją, kwestie związane ze sportem i turystyką, czyli tak naprawdę ze wszystkich tych dziedzin, z których mogą korzystać na co dzień osoby w pełni sprawne, które nie napotykają na żadne ograniczenia związane czy to z mobilnością, czy z różnymi ograniczeniami percepcyjnymi, jak na przykład ograniczenia słuchowe czy wzrokowe. I tak naprawdę pomysł tego programu wziął się po pierwsze z takiego przeświadczenia, że przestrzeń w bardzo różnych jej wymiarach powinna być dostępna dla nas wszystkich. Ja przypomnę tylko, że Polska ratyfikowała konwencję dotyczącą praw osób niepełnosprawnych, a jednym z celów tej konwencji jest zapewnienie wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w bardzo różnych jego wymiarach. Mhm. Czyli w zasadzie powiedział pan to, co powiedział pan Piotr Pawłowski, tylko nieco innymi słowami w jednym z wywiadów przy okazji mowy o programie Dostępność Plus, że szeroko rozumiana dostępność powinna być zagwarantowana każdemu mieszkańcowi naszego kraju. Tak pan powiedział, panie Piotrze. No bo nie chodzi tylko o 5 milionów, o których pan wspomniał. Znaczy, myślę, że biorąc pod uwagę, jak nieprzewidywalne jest nasze życie, jak bardzo często zatrzymujemy się na tu i teraz, bo wiele osób projektuje, myśli o dostępności, będąc osobami sprawnymi, a więc ta dostępność, mówiąc wprost, wcale im do głowy nie przychodzi. I myślę, że to, co się teraz dzieje na naszych oczach, to jest, myślę, to, o czym integracja marzy i robi od 20 lat, to znaczy szersze spojrzenie na dostępność przez pryzmat funkcjonowania osób z różnymi ograniczeniami. To jest pewnego rodzaju, myślę, kompleksowe podejście, które, jeśli się uda, to myślę, że tutaj wszyscy będziemy świadkami ciekawych rozwiązań, biorąc pod uwagę, jak szeroka jest dostępność w sferze publicznej i społecznej. Mhm. Bo to jest nie tylko architektura, na której bardzo często się zatrzymywaliśmy i wydawało nam się, że jeśli architektura, to pokonanie barier, czyli schodków, winda, podjazd, szerokie drzwi i mamy problem z głowy. Nie, mamy tutaj, o czym wspomniał pan minister, szeroko rozumianą dostępność cyfrową, usług, serwisów, życia społecznego, w którym uczestniczymy i zapominamy o tym, że w momencie, kiedy ktoś czy porusza się na wózku, czy słabiej widzi, czy nie słyszy, jest z tego wykluczony. I to jest, myślę, pewnego rodzaju sygnał taki, że musimy wszyscy, a więc inwestorzy, ci, którzy prowadzą pewnego rodzaju przedsiębiorstwa, czy też jak gdyby zapraszają różnych uczestników naszego życia do takiego życia społecznego, muszą na to zwrócić uwagę. Pani prezes, wiek to też ograniczenie dostępności? No i właśnie, otoczenie powinno do nas pasować jak wiek. Czyli w wieku 18 lat powinniśmy się dobrze czuć w otoczeniu, w wieku 50 lat i w wieku 70 lat i więcej powinniśmy się dobrze czuć w otoczeniu, w którym żyjemy,
bo powinniśmy je kształtować dla własnych potrzeb, a nie odwrotnie. Przykładem jest tutaj wspomniane wykluczenie cyfrowe, czyli na całym świecie tak szybko to się rozwijało, ten wyścig cyfrowy, że nas wyprzedził i zostaliśmy w tyle, czyli zostaliśmy wykluczeni, mówimy tu o osobach starszych. Zatem dopasowanie w tak szerokim kontekście, jak tutaj prezentuje pan minister, jest absolutnie konieczne, żeby jakość życia była jak najwyższa, bo w tym starzeniu się nie chodzi o zachowanie pięknego wyglądu, tylko właśnie chodzi o zachowanie jak najdłużej dobrej jakości życia. Panie ministrze, pytanie o cele. Podobno są trzy. Przynajmniej do takiej informacji dotarłem. Po pierwsze, stworzenie regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrożenia dostępności. Zgadza się. Poprawa dostępności fizycznej, cyfrowej i usług. Zgadza się. Wykorzystanie dostępności produktów i usług. Wszystko się zgadza. Wydaje się, że to pierwsze stworzenie regulacji prawnych będzie najprostsze. To muszę panu powiedzieć, że akurat to jest najtrudniejsze, bo przez całe lata dostępność w ogóle nie była przedmiotem troski osób tworzących prawo. Czyli w gruncie rzeczy, nawet przed wejściem do studia rozmawialiśmy o kwestiach związanych z tym, w jaki sposób zapewnić dostępność w prawie budowlanym. Polskie prawo budowlane w zasadzie nie odnosi się do kwestii dostępności. Ono mówi o tym, że mają być uwzględnione potrzeby osób poruszających się na wózkach. W tej chwili zmienia się to, mówimy o tak zwanym uniwersalnym projektowaniu, ale na przykład artykuł 20 prawa budowlanego, który mówi o obowiązkach inwestora, obowiązkach projektanta, wymienia cały szereg kwestii, które powinni oni brać pod uwagę, natomiast nie wspomina nic o projektowaniu w taki sposób, aby przestrzeń, którą, czy budynek, który jest projektowany, był dostępny. Również i tak możemy wymieniać przez poszczególne obszary kwestie związane z taborem, czyli z pociągami z autobusami. Jeżeli mówimy o pociągach, tutaj trochę się zmienia, bo była dyrektywa unijna, która nakłada pewne obowiązki, ale na przykład, gdy mówimy o autobusach, które są jednak najpowszechniejszym środkiem komunikacji w Polsce, w gruncie rzeczy nie znajdziemy jakiegoś wymogu, który nakazywałby na przykład operatorowi komunikacji zbiorowej tą dostępność zapewnić. I tego typu rzeczy można by mnożyć. Także ja zawsze mówię, że regulacje... Panie ministrze, taki głos laika. No można wprowadzić przepis, który mówi, że autobusy i tramwaje w miastach, ewentualnie w tych miejscowościach, w których są, mogą być tylko i wyłącznie niskopodłogowe. Koniec. Taki przepis. Można? Tak, można. Natomiast ja zawsze mówię, że prawo bardzo często jest początkiem i końcem problemów, bo oczywiście taki przepis można wprowadzić, natomiast drugą kwestią, i to jest również ogromne wyzwanie stojące przed nami, jest zbudowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby te przepisy wdrożyć w praktyce. Wszyscy znamy przepisy, które są przepisami martwymi, bo w gruncie rzeczy nasza ignorancja jest przeszkodą, więc one stają się przepisami martwymi. Także tutaj przepis jest bardzo często, my przeceniamy rolę przepisu jako coś, co samo w sobie zmienia rzeczywistość. Za tym wszystkim muszą iść bardzo wieloaspektowe działania związane chociażby z kształceniem osób, które projektują, które świadczą różnego rodzaju usługi publiczne, które zamawiają te wszystkie autobusy, tramwaje, pociągi, wreszcie kształcenie osób, które egzekwują przepisy, bo na przykład Inspekcja Nadzoru Budowlanego do tej pory dopuszczała do
do użytku. Budynki, które w ogóle nie odpowiadały wymogom. Myślę, że każdy z nas natknął się na budynek, gdzie podjazd ma taką stromiznę, że tak naprawdę zjechanie z nim prawdopodobnie byłoby ostatnim przejazdem w naszym życiu. Czyli to jest to, znowu powiem to samo, co na początku, że pan Piotr Pawłowski już wcześniej to powiedział, mianowicie plany inwestycyjne. Tak, panie Piotrze, trzeba się im przyjrzeć. Znaczy, zanim wbijemy łopatę w ziemię, musimy zajrzeć na plany, bo później będzie po herbacie. To znaczy, co z tego, że zobaczymy, zdiagnozujemy, zaudytujemy ten obiekt i stwierdzimy, że są poprawki lub też nie nadaje się do użytku. Jak jakiekolwiek później środki, nie mamy szansy z ich skorzystania, bo przebudowa, dobrze o tym wiemy, to są gigantyczne środki, których już w zasadzie, jeśli pojawia się inwestycja i jej zakończenie, nie ma. Kluczowa jest ta edukacja, o której pan minister wspomniał, ale też tak jak widzimy, w chwili obecnej w naszym kraju buduje się niesłychanie dużo. Jadąc przez Warszawę widzę, nie wiem, rotunda, która się buduje w centrum miasta. Pytanie, czy będzie w pełni dostosowana. Dzisiaj byłem na Ursynowie, szpital, który się hematologiczny, południowy. Pytanie, czy będzie dostępny, znaczy czy nałożona jest na to kwestia dostępności, bo tak jak przede mną leży... Jedna ze zmian, panie Piotrze, mówi, że przebudowa infrastruktury i wnętrz szpitali, więc być może będzie dotyczyło także to szpitala, o którym pan wspomniał. Ale mamy dość ubogie przepisy, jeśli chodzi o prawo budowlane. Znaczy, przede mną leży publikacja, którą wydała Integracja ze Skanską, pokazująca, jak skomplikowany jest proces prowadzący do dostępności. To nie jest wiedza, którą można zdobyć na jednym warsztacie czy na jednym szkoleniu, tylko to jest wiedza nie tyle unikalna, ale którą architekci muszą sobie przyswoić, jeśli chcą w pełni rozumieć, na czym polega dostępność, gdzie kluczową rolę odgrywa z jednej strony materiały, później kontrasty, oświetlenie, no tysiąc różnych elementów, które składają się właśnie na ową dostępność. Pani prezes, ja mam przed sobą stanowisko Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, datowany dokument na dzień 6 kwietnia tego roku, ale związany z programem Dostępność Plus. Skoro jesteśmy przy tym wątku budowlanym, mieszkaniowym, tam pojawia się taki zapis mówiący o dostosowaniu mieszkań i otoczenia do potrzeb osób starszych, czyli to jest dużo szerzej. Dokładnie tak. Rozmawialiśmy. Znaczy to skutkuje utrzymaniem aktywności, żeby było jasne, osoby starsze. Jeśli zdecydowanie, dobrze czuję, to jest aktywne. Zdecydowanie tak. Dlaczego patrzymy kontekstowo, czyli nie tylko mieszkanie? Bo mieszkanie oczywiście, że przede wszystkim tę windę musi mieć, żeby nie mówić o tych więźniach czwartego piętra, jak już tutaj zostało uknute takie powiedzenie dotyczące budownictwa bez wind. No ale też ten senior musi z tego domu po pierwsze móc jakoś wyjść, czyli technicznych barier nie może być. Po drugie musi wyjść po coś. No i tutaj otoczenie powinno udostępniać miejsca, w których osoby starsze mogą się spotykać, a nie tylko w komercyjnych kawiarniach, gdzie muszą za każdym razem płacić za kawę i czuć się wyrzucanymi wzrokiem przez personel, kiedy spędzają tego czasu za dużo. Więc musi też, prawda, móc dokąd pójść w jakimś celu zorganizowanych spotkań czy aktywności, czyli to włączenie społeczne seniora, czyli ta dostępność, obecność w społeczeństwie osób starszych. Natomiast jak tutaj rozmawialiśmy właśnie a propos tego budowania bez takich rekomendacji czy korzystania już z dobrych praktyk, no to do nas też zgłaszają się deweloperzy już z gotowymi budynkami z prośbą o rekomendowanie, że to jest dostosowany budynek do osób starszych. I często okazuje się, że same drzwi wejściowe, piękne, przeszklone, są tak trudne w otwarciu, tak ciężko się otwierają, że tam, już nie mówiąc, że senior nie wejdzie sam, bo jest po prostu za słaby, to również dziecko, prawda, zwracając z podwórka samo do budynku, nie wejdzie. I co z tego, że dalej już jest winda i co z tego, że mieszkania są piękne. Więc faktycznie patrzymy na to szerzej. Dalej seniorzy też potrzebują pewnych udogodnień, typu ławki po drodze w ciągach komunikacyjnych. Supermarkety muszą być wyposażone w toalety. I tutaj percepcja, osoba starsza ma pewne ograniczenia, nie dowidzi, nie dosłyszy, czy kwestia podłóg, znowuż kwestia oznakowań w centrach handlowych, brak lub przy wózkach w sklepach. No tutaj można by wymieniać długą listę tego, co przy niewielkim wysiłku w sumie społecznym, bo nie wszystko da się regulować normą i ustawą. Ta edukacja, o której tutaj mówimy, zwróci pozytywną uwagę dostawców usług, również tych komercyjnych, którzy wcale nie są tacy niechętni.
na to, żeby zacząć zmieniać to otoczenie na właśnie dostosowane i przyjazne w każdym wieku. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tym wątku budynków mieszkalnych, ewentualnie urzędów, instytucji. Według planu wszystkie nieruchomości publiczne i około 20% mieszkań z programu Mieszkanie Plus ma być dostosowanych do potrzeb zainteresowanych. Takie jest założenie. O ile w przypadku nowych budynków sprawa jest oczywista. Da się. No ale co ze starymi? Czasami się nie da po prostu, mimo chęci. I to jest chyba największe wyzwanie, jeżeli chodzi o sferę inwestycyjną. Z jednej strony, przygotowując program, spotykaliśmy się na spotkaniach konsultacyjnych. To w zasadzie pytanie o zainstalowanie windy chyba było najczęściej powtarzanym oczekiwaniem wobec tego programu. Z drugiej strony wiemy też, że nie jest to takie proste. To znaczy w Polsce budynków, bloków jest skończona liczba modeli, natomiast to, co jest bardzo często problemem, to, że mamy na przykład bloki, w których nawet dostawienie ciągu windowego nie oznacza, że wejdziemy bezpośrednio, bo można go przystawić do pół piętra, mieszkania są z drugiej strony. Też takim wyzwaniem, które jest przed nami, jest to, że winda jest w gruncie rzeczy urządzeniem, które generuje dodatkowy koszt związany z eksploatacją. To ma przełożenie ze względu na konieczność przeglądów technicznych, na również wpływ na czynsz, i w tej chwili staramy się zbudować taki model, który pozwoliłby nam po pierwsze skatalogować, stworzyć jakieś modelowe rozwiązania, a z drugiej też stworzyć taki montaż finansowy, który nie skutkowałby z dużymi podwyżkami czynszu. Natomiast kwestie wind i dostępności bloków to jest chyba największe wyzwanie i wyzwanie, które wykracza poza horyzont tego programu. W Polsce jest około 550 tysięcy tak zwanych budynków wielomieszkaniowych, czyli nie domków jednorodzinnych, takich, w których mieszka więcej niż jedna rodzina. Zdecydowana większość z nich to są budynki powojenne, budynki niższe niż 4 kondygnacje, bo powyżej 4 kondygnacji prawo nakazywało instalowanie wind, więc tutaj tak naprawdę to jest wyzwanie stojące przed nami wszystkimi. Chcielibyśmy, aby przynajmniej ten program stworzył modelowe rozwiązania w tym zakresie, a po drugie chcielibyśmy sprawdzić je pilotażowo, zarówno od strony takiej techniczno-wykonawczej, czyli co i w jaki sposób robić, ale również od strony finansowej, tak żeby winda nie stała się tym dobrodziejstwem, które staje się przekleństwem, bo jeżeli nasz czynsz rośnie, to coś, czego oczekiwaliśmy przy skromnych dochodach, na przykład osób starszych, może również stać się problemem. Taką alternatywą, i to jest też rozwiązanie pośrednie, do którego będziemy starali się przekonywać, jest program, który chcielibyśmy zainicjować z Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. On wymaga wprawdzie zmian przepisów, ale zamiany mieszkań. Myślę, że musimy starać się wszyscy przekonywać osoby, które mieszkają na wyższych kondygnacjach, do tego, aby zamiana mieszkania nie była wymuszeniem, ale właśnie stworzyć też taki pozytywny przekaz. Zostawmy na chwilę nieruchomości. Pani prezes, czy takie pojęcia jak teleopieka, telemedycyna, usługi opiekuńcze, to też jest kwestia dostępności? No pewnie, że tak, bo też myślę, że warto rozgraniczyć kwestię samodzielności i niezależności. To znaczy, można samodzielnie funkcjonować, będąc zależnym od pewnych pomocowych systemów. Można samodzielnie żyć we własnym mieszkaniu bądź we własnym środowisku. Przy udogodnieniach. Jednym z takich udogodnień na pewno jest teleopieka i telemedycyna. No to są rozwiązania, które pomagają na wychwytywanie, zanim dojdzie do tragedii, pewnych zmian, gdzie
one już sugerują czy informują, że coś się dzieje z naszym organizmem. U osób starszych ta dynamika zmian chorobowych jest bardzo duża. To znaczy jednego dnia się taka osoba czuje dobrze, a następnego dnia już może mieć udar i te systemy to wychwytują. Więc po pierwsze, po drugie dają bardzo ważną kwestię poczucie bezpieczeństwa tym osobom, bo osoba starsza, zwłaszcza po 80 roku życia, w większości mamy jednoosobowe gospodarstwa domowe, twarzy kobiety samotnie mieszkającej i taki jest fakt w Polsce. Zatem te panie starsze czują się bezpieczniej, kiedy mają taką opiekę, teleopiekę chociaż włączoną, bo wiedzą, że w razie czego po prostu ktoś zareaguje. Więc to naprawdę pozwala im dłużej samodzielnie funkcjonować, mimo że ta zależność tutaj jest podłączona, ten system jest podłączony, to one nadal funkcjonują samodzielnie. Panie pierwsze, jako że ten program obliczony jest na kilka lat, ma taką, a nie inną wartość, przynajmniej na początku 23 miliardy złotych, a może by tak nie wymyślać już niczego więcej ponad to, co już wymyślono gdzie indziej, a jeśli tak, to gdzie wymyślono i od kogo się uczyć? Znaczy myślę, że bo ja ostatnio podróżowałem, byłem w Niemczech, na Litwie i naprawdę jeśli chodzi o Polskę, nie mamy się czego wstydzić. Proszę mi uwierzyć, znaczy jeśli chodzi o te zmiany, które następują, myślę, że w tym, żebyśmy czuli się lepiej i bardziej komfortowo, brakuje nam tylko konsekwencji, dyscypliny i naprawdę przypilnowania tych wszystkich, którzy za pewne procesy i realizacje w naszym kraju są odpowiedzialni. Jeśli mówimy o architekturze, no to absolutnie musimy zastanowić się i skupić się, jaką wiedzę dostarczyć architektom i uwrażliwić lub też być może na etapie, nie wiem, jakichś sankcji, jeśli ja jestem oczywiście przeciwnikiem jakichkolwiek sankcji, choć we Francji architektury popełnia błędy przy projektowaniu, może spotkać się z mandatami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro lub też może stracić uprawnienia. Wydaje mi się, że powinniśmy z jednej strony skorzystać, jeśli mówimy o kwestiach prawnych, co zrobić, żeby to prawo nie było tylko pewnym martwym przepisem, tylko jeśli się pojawią pewnego rodzaju wytyczne, to być może powinniśmy zastosować też pewne sankcje. Brytyjczycy mają kapitalne rozwiązania i oczywiście mówią o tym wprost. Nie da się wszystkiego dostosować. Zdrowy rozsądek musi jak gdyby obowiązywać, ale zaplanujmy pewne zmiany na kolejne lata. Nie zrobimy wszystkiego, nie wiem, w ciągu roku czy za dwa lata, tylko jeśli mówiliśmy o taborze, to ten tabor trzeba zaplanować na kolejne 10-15 lat, ale konsekwentnie, jeszcze raz o tym mówię, konsekwentnie wszyscy, którzy mają pewnego rodzaju moc decyzyjną, muszą za to odpowiadać i przy decyzjach, które są kosztochłonne, bo mówimy o inwestycjach architektonicznych, tabor kolejowy, to są wielomilionowe, miliardowe wydatki, tam po prostu ta odpowiedzialność musi być i to nie może być takiego drugiego przypadku, jak kupujemy Pendolino, które wiemy, że to nie spełnia wymogów dostępności nie tylko dla osoby poruszającej się na wózku, bo myślę, że wiele osób no, jeżdżąc tym pociągiem wie, że można by było to zrobić inaczej. No właśnie, to jest swoją drogą ciekawe pytanie, że są nowe inwestycje, które teoretycznie powinny być dostosowane do potrzeb osób, nie wiem, i starszych, i niepełnosprawnych, a nie są. A dlaczego nie są? Bo co, tak jak powiedział, pan minister powiedział, że nie ma przepisów, które by nakazywały? Znaczy ja myślę, że i to jest też... Jest coś takiego, jak pan powiedział, zdrowy rozsądek, nie wiem. To jest też moje doświadczenie i też wynika z rozmów, które prowadzimy. Ja sam bardzo dużo dowiedziałem się o dostępności, pracując nad tym programem, bo też jest tak, że dopóki nie napotykamy na pewne ograniczenia, czy to związane z mobilnością, czy z percepcją, czy któraś osoba widząca zauważa oznaczenia dla osób niepełnosprawnych, dla osób niedowidzących czy niewidzących, na ogół nie. Dopiero jak staje przed nią ten problem, to wtedy widzimy, jakie są problemy. Więc ja też zakładam, że w gruncie rzeczy edukując jesteśmy w stanie dużo osiągnąć, bo nie jest też tak, że architekci, projektanci, ci, którzy są odpowiedzialni za zamawianie taboru chociażby, czy tworzenie stron internetowych, chcą specjalnie uniemożliwić dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Na ogół wynika to z ignorancji, z niewiedzy
albo z przeświadczenia, że takich osób nie ma. Ja już do znudzenia powtarzam przykład z naszego ministerstwa, bo też chcieliśmy, żeby nasze ministerstwo było wizytówką tego programu. To znaczy, żeby nie było tak, że rząd tylko mówi, co robić, a sam pozostaje gdzieś poza tymi wszystkimi procesami, tylko aktywnie angażuje się w zmianę. I bardzo długo trwało przekonanie u nas, że na przykład pętla indukcyjna, czyli takie urządzenie, które pozwala osobom niedosłyszącym, które chodzą z aparatami słuchowymi, lepiej słyszeć, jest potrzebne. Pierwsze odpowiedzi były takie, ale tu przecież nikt głuchy nie przychodzi. Nie ma osób głuchych, które by uczestniczyły w spotkaniach u nas w resorcie, więc ja mówiłem, że osoba głucha wie, że nie ma tutaj czego szukać, bo i tak niczego się nie dowie, bo po prostu będzie siedzieć i będzie odizolowana od tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc gdy pojawiły się też usprawnienia, i to jest bardzo, bardzo ważne i myślę jest też nagrodą za dostępność, to osoby na wózkach, osoby niedowidzące, osoby niewidzące, osoby niedosłyszące pojawiły się tutaj, one są obecne w tej przestrzeni i myślę, że tak naprawdę to jest największa nagroda dla nas, jako dla społeczeństwa, że osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze mogą na takich samych prawach jak my być w przestrzeni publicznej. Chciałem jeszcze spytać Panią Prezes na koniec, gdybyśmy mieli okazję spotkać się w roku 2025, a więc już niedługo, to na temat programu Dostępność Plus powiedziałaby Pani rzeczy pozytywne, bo ten program spełnił Pani, choć Pani może mniej, ale osób zainteresowanych oczekiwania? No każdego z nas w przyszłości, każdy zostanie seniorem. Pamiętajmy, że akurat starzenie się dotyczy wszystkich. Więc przy tak holistycznym podejściu wszystko wskazuje na to, że tak. Natomiast nie możemy my jako społeczeństwo oczekiwać biernie, że to ustawy mają nam nakazać, jeszcze pod groźbą sankcji, że zmieni się świat. Musimy my na przykład szkolić pracowników, jak obsługiwać osoby starsze, że zwykłe pytanie na infolinii, czy pani mnie dobrze słyszy, będzie pytaniem, które być może pozytywnie bądź negatywnie pozwoli na zorganizowanie sprawy. Przy okienku, w kasie, w urzędzie, wszędzie te osoby powinny być przeszkolone, żeby umieć rozmawiać. O programie Dostępność Plus rozmowa pierwsza w programie pierwszym Polskiego Radia, ale na pewno do tematu będziemy wracać, bo sprawa jest bardzo istotna. Gościem programu pierwszego i debaty jedynki pani Marzena Rudnicka. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Pawłowski, dziękuję bardzo panie Piotrze. Dziękuję. I pan Paweł Chorąży. Dziękuję. Dziękuję. Była to audycja Debata Jedynki.